Hej os ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena i na sam początek walnę Amenką w mikrofon. Super. Wracamy do gry, wracamy do Wiedźmina. Ruszamy dalej. Zanim ruszymy do tego zadania, które wybrałam, pomożemy tutaj, bo tu jest wykrzyknik. Już wystarczy, zostawcie go. O, a to co? Miłośnik nie ludzi się znalazł? Nie lubię się powtarzać. Dajcie mu spokój, albo będę zły. Ej, chłopaki! Ktoś się tu prosi o guza! Pokażmy mu, co się robi w Nowigradzie z tymi, co sprzyjają odmieńcom. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? No, ile mam czekać? Pięknie. Oduczyłam się blokować. Gdyby nie ty, obcięliby mi uszy jak Falarowi, albo gorzej. Na waszym miejscu wyjechałbym z Nowigradu. No proszę, tobie też przeszkadzają nie ludzie. Mnie nie, za to wiecznemu ogniowi już tak. Na razie mają inne kozło ofiarne do palenia, ale potem przyjdą i po was. Nie wierzę. Tak daleko się nie posuną. Byłem w Rivi w 1268 w czasie pogromu. Wiem, co mówię. Uważajcie na siebie. To znaczy? Co mamy zrobić? Nie wychodzić z domu, zejść z chodnika jak człowiek idzie? Bywajcie. Żadnych dowodów. Dobra. No, powiem szczerze, uratował ich człowiek, prosi, jakąś radę im daje, tak, że tu jest niebezpiecznie, że najlepiej gdyby zamieszkali gdzie indziej, w jakimś bezpieczniejszym miejscu. Nie. Bo ty też jesteś rasistą. Nie. Idioci. Dobrze, chodźmy. Porozmawiaj z zarządcą slumsów, co? Przeweź swoje dziecko do ochronki Marbeli, a nauczymy je czytać, pisać i rachować. Jeśli nie masz dzieci, możesz wspomóc przytułek jałmużną, bo utrzymujemy się wyłącznie z datków. Okej. Okay. Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia, ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów? To czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam... Nadzoruję. W rzeczy samej. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. Tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Dzięki. Bywaj. Dobrze. Sprawdźmy miejsce zbrodni. Ciekawe, kto się tym zajął. To nie jest trop Garkaina ani Fledera. No, zbadasz to?
nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. Okej. Pozbieramy stąd wszystko, co możemy. Bo dlaczego by nie? Człowieku, ja tu poszukiwania prowadzę, nie przeszkadzaj mi. No i co teraz? Tutaj kończy się trop. Poszukam śladów po drugiej stronie. Okej, tutaj, co? Idź mnie! Ja chcę, żebyś te szczury zbadał. Truchła szczurów bez jednej kropli krwi, a więc ekima. Okej, zapiszmy. Okej, wolałabym się nie patrzeć na ciebie przez linę. Dobrze, wróćmy do Queena. Oj, oj, zaraz umrę. Dobrze, świetnie. Też Wiedźmin? O! Witaj, Lambert. O! Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Ta twoja sprawa do załatwienia. To coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Dołączę do ciebie później. Zaczekasz? Niech będzie, byle niedługo. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, uciąłem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia. Już za tobą idę zaraz, kolego. Chcę po prostu pozbierać. I tyle, w sumie. Nic więcej mnie tu nie interesuje. Okej, dodatkowy punkt umiejętności to zawsze coś... Trzeba będę zadowolona. O, nie idzie gdzieś tam. Do wody! Na skuśkę. Kto chodzi przez most w dzisiejszych czasach? Kto? Nikt! Proszę, nawet nie wejdę tam. Idę tędy. Proszę bardzo.
O, tutaj już jest Lambert. Chodźmy po nagrodę. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Wchodźcie. Mógłby nas oszukać. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić z tonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni. Straże! Do ciemnicy z nimi! No. Gówno mi zrobisz. Okej. Muszę znaleźć klucz, tak? Jak mam stąd kurwa wyjść? A, tu są drzwi? No. Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. To morderstwo było konieczne? Tak. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia. No, zapowiada się ciekawie. Spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, jakiegoś takiego zadania. I przy okazji chcę się wam pochwalić przeczytałam wszystkie książki, jakie mamy. Znaczy, jakie mam w ekwipunku. Teraz pasuje mi je gdzieś sprzedać. No, kot mi śpi kolanach. Ja się tam bardzo cieszę, bo ten... Tylko, że noga mi zaczyna drętwić. Spierdalaj, mój kot jest ładniejszy. Gdzie on jest? A, tu jesteś. Nie zauważyłem cię. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda? I o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Wolę wiedzieć dokładnie, o co chodzi. Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły kota. Z tego, co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane.
Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu do pięt. Dzięki. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. Okej. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Wien? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Oprócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Gdzie znajdziemy tę Selize? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selize zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hammondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku w wróble, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał tę pizdę Selize. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Nie, Lambert. Rację. Lepiej ją tak zostawić. A moje pieniądze? Skurwysyny.
Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Pójdź na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Celidę. Pogadajmy o tym. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. Okej. Ładna pogoda. Na siedzenie w porządku. No. Wyspy Skellige, co? Musimy się udać tutaj. A tu jest Nowigrad, co? A, tutaj jesteśmy. Dobra. Okej, ale to zadanie będziemy robić dopiero w momencie, w którym będziemy na Skellige, tak? Więc wybierzmy w teraz inne zadanie. Może to? Nie to. Się tak zastanawiam, co zrobić pierwsze. Chodźmy do tego nawiedzonego domu, bo jest najniższy poziom. Wyrzućmy te właśnie niskie poziomy z obiegu, żeby mieć z nimi spokój. Mhm. Ale to dopiero w następnym odcinku. W tym odcinku dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I cóż, do usłyszenia ponownie. Poczekam, aż się zaduje. Wielu ludzi nie lubi Wiedźminów, ich z niechęcią lub pogardą. Dobrze, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.